Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I dla mnie była to trochę dłuższa przerwa, jeżeli chodzi o vlogowanie, bo prawie 2 tygodnie. Wy tego może tak nie odczułyście, bo dla Was po prostu pojawiały się filmy. I ja te vlogi, które ostatnio dodałam, to były dość zaległe vlogi. Ale chciałam je trochę przeplatać, wiecie, te filmy. Tu vlog na tym kanale plus do tego też przeplatać się z jakimiś filmami i w ten sposób po prostu to wszystko się teraz tak przesuwa, chociaż wiem, że Wy chyba vlogi i tak lubicie najbardziej, sądząc po statystykach, po wyświetleniach, to tak to właśnie wychodzi, ale tak jak mówię, dla mnie to było około 2 tygodni przerwy. Spójrzcie na moje rzęsy, wiecie, że te rzęsy mam już dzisiaj mija 6 tygodni. To już oczywiście jest wiadomo, bardzo rzadkie i tak dalej, no ale ja tych rzęs nie wyrywam. Ja po prostu teraz, tylko że no też nie robię jakiegoś makijażu oka. W każdym razie 11 maja idę na kolejne, zobaczymy ile mi dotrwa, to mi już kosmetyczka ściągnie. Ale naprawdę bardzo, bardzo długo. Zobaczymy jak te, bo to są moje drugie rzęsy, zobaczymy jak będą utrzymywały się kolejne rzęsy, bo podobno po prostu pierwsze rzęsy w ogóle z reguły utrzymują się najkrócej, także zobaczymy, czy te trzecie też utrzymają się na tyle długo, naprawdę. A wczoraj na rzęsach była też moja mama z moją bratową i w sumie nie wiem dlaczego, mogłam po prostu pojechać z nimi, byśmy we trzy posiedziały tam trochę, ale we trzy wszystkie zrobiły. Ale widzicie, ja teraz będę sama jechała, tak bym miała z kim chociaż tam gadać. Jest godzina już 10:00, my dopiero rozpoczynamy dzień. Jeszcze nie jedliśmy nawet śniadania, Alan jeszcze lata w piżamie, idę go zaraz przebiorę. Ja sama się szybko przebrałam i idę jego przebierać i biorę się za śniadanie, jemy śniadanie, bo powstawaliśmy prawie w 9:30. Słucham, synku, już mamusia się ubiera i robimy am-am, tak? Nie, to jest, słuchajcie, jego w ogóle standardowa reakcja, jak on widzi kamerę właśnie, to jest taka reakcja. Że mam coś, czego nie chcę dać jemu. Gugu. Gugu. Okej, jeszcze czuję, że jest prezent w pampersie na dodatek, tak? Słuchajcie, chcę go nauczyć teraz robienia dwójki na nocniczek. Słucham, mam iść z tobą? No dobrze, pójdę z tobą. Dwójeczki na nocniczek i wiecie, jak chcę po prostu zapisywać godziny, kiedy to robi, żeby móc go wysadzać, to nagle on, słuchajcie, zaczyna robić tak nieregularne te sprawy. No ale zobaczymy, będziemy próbować na nowo, żeby go po prostu tak wysadzać. Wcześniej robił kubkę zawsze regularnie o tych samych godzinach, a teraz odkąd zaczęłam to zapisywać, to nagle mu się wszystko pozmieniało. Zobaczcie, co on robi. On wie, że to jest szuflada ze słodyczami. Wiesz? Ale najpierw jemy, najpierw śniadanko jemy, tak? Mamusia zrobi am-am? Nunuń? Już, idziemy robić śniadanko, chodź. Tylko mama najpierw przybierze fuj, bo masz tam fuj. Pokaż, gdzie masz fuj. Fuj! O fuj! No dobra, to my idziemy się przebierać. Chodź, idziemy się przebrać. Tutaj, tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie. Standardowa pogadanka u mnie na kanapie, dlatego że jest mi tutaj najwygodniej, dlatego że mam tutaj naprzeciwko okno, czyli jest mi najlepsze światło, żeby mówić, i tło jest tutaj też jasno, bo tam będzie za ciemno. Jesteśmy, słuchajcie, świeżo po majówce, bo dzisiaj jest 4 maja, kiedy nagrywam tego vloga. No i przez całą, słuchajcie, majóweczkę byliśmy u moich rodziców, ale jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to dobrze o tym wiecie, bo ja Wam tam o tym mówiłam na Insta Story, chociaż w ogóle przez całą majówkę prawie się nie odzywałam. Byliśmy tutaj tylko ja z Adrianem 2 maja,
Dlatego, że będziemy w sypialni tworzyć z powrotem, znaczy z powrotem, nie, wcześniej tam nie było mojego kąciku, tam gdzie był Alanka kącik, tam na razie stoi ta czarna kanapa, ale ją będziemy wywozić właśnie do moich rodziców, bo tam też robię totalną metamorfozę mojego pokoju i dajcie kciuka i napiszcie, czy chciałbyście zobaczyć, bo tam będę przemalowywała stare meble, odnawiała stare pufy. Taka po prostu renowacja tańszym kosztem, taki wiecie, żeby fajnie wyglądało. W sumie już nie mam i tak zdjęć, jak to wyglądało tak na samym początku. No i tutaj też będę, tutaj tworzę też tutaj swój kącik w końcu w sypialni i przyklejaliśmy tapetę drugiego. Ale jeszcze jednak coś tam będziemy doklejać, bo w sumie zostawiliśmy takie, wiecie, dwa paski po bokach, żeby zmieściły się te paski tapety, ale jednak będziemy tam doklejać mimo wszystko tą tapetę. Także to pokażę Wam już, jak już to skończymy, jak już wszystko tam poprzenosimy, bo już zamówiłam też lustro, tam jak przyjdzie lustro, zawiesimy lustro, to wtedy po prostu pokażę Wam taki efekt końcowy, jak wygląda ta moja toaletka. A słuchajcie, oglądam teraz Dzień Dobry TVN. Dzień Dobry TVN będzie występował zespół The Kelly Family. Dajcie znać, czy słuchałyście tego zespołu, bo to jest z moich takich bardzo młodych lat, chyba czasy mojej podstawówki. Ale nie znam piosenki. Pewnie jakaś nowa. Śpiewa Angelo, który kiedyś w piosence I'm in love with Alien, tam śpiewał? No tak, no nie pamiętam. Tu po prostu tak mi się podobał. Oczywiście teraz jak patrzę na tamten teledysk, to nie wierzę w to, ale jako gówniarze mówię taki, to była taka wczesna podstawówka. To bardzo lubiłam ten zespół, wszystkie ich piosenki oczywiście znałam. Miałam płyty, kasety nawet z ich tras koncertowych, kasety wideo. Także lubiłam kiedyś bardzo ten zespół. No i tak, no i wrócę już jeszcze do tej majówki, że właśnie całą majówkę byliśmy u rodziców. Na obiady jedliśmy grille, czyli w ogóle moja dieta znowu poszła totalnie na bok. Było nawet piwo, były nawet chipsy. Jak gdyby nie czuję się jakoś z tym źle. Po prostu teraz jesteśmy już, wracamy do normalności, tak? I normalnie sobie tam... Nie to, że rozpoczynam na nowo, tylko dalej kontynuuję swoją tam dietę. Mi do wesela pozostało już tylko 2 miesiące. A wiecie, już za jakiś czas trzeba się rozejrzeć za sukienką, także zobaczymy. Mam już w sumie jedną sukienkę na oku. Tylko nie do końca wiem, czy, bo to jest sukienka, to są teraz takie, wiecie, te dwie falbany na dole. Czy mi akurat byłoby dobrze w takim kroju, bo wydaje mi się, że to może dodawać jeszcze objętości, jeżeli coś wiecie w tym temacie, to też możecie mi to napisać. No już tak jak mówię, to wesele zbliża się dużymi krokami i to będzie teraz głównie zabierało nasz wolny czas, bo będziemy brali oczywiście bardzo, bardzo czynny udział w przygotowaniu do tego ślubu. Ja już w ogóle 2 tygodnie przed ślubem przeprowadzam się w ogóle do rodziców. Mojego męża nie będzie, bo będzie akurat na wyjeździe z pracy. Także ja się tam przeprowadzam i w ogóle mam przygotowania pełną parą. Już zacznie, wiecie, rodzina się zjeżdżać. Także już zacznie się tak bardzo, bardzo intensywnie. Dlatego, że jest to 1 lipca, to tak naprawdę już jest zaraz tylko maj, cały czerwiec. No i zaraz już trzeba się, już nie pomału, tylko już trzeba się brać za takie większe, może takie większe, takie duże, to już, są, już jest wszystko załatwione, ale takie już, wiecie, które trzeba na mnie też, że tak powiem, moja bratowa dużo polega z tego względu, że no sami mieliśmy ślub 5 lat temu, bo w tym roku mamy 5. rocznicę ślubu, a oni robią w tym samym miejscu, no i wiecie, jakoś tak dużo na mnie po prostu polega w kwestii przygotowań, tak, ja jej dużo pomagam. Czy coś jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Na chwilę obecną nie. Zobaczymy, o której dzisiaj Alanek pójdzie spać. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, bo jest już 11. On dzisiaj wstał właśnie w 9:30, może właściwie dzisiaj pójdzie 12:30 spać. No zobaczymy. Ostatnio, słuchajcie, kupiłam sobie takie nowe kapsułki. Ja mam te Dolce Gusto. Cappuccino, nigdy nie próbowałam wcześniej cappuccino. Tutaj mam jeszcze jakieś tam stare Nesquiki. Jeżeli macie też takie ekspresy na takie właśnie
sposób. To dajcie znać, które warto spróbować. Widziałam coś takiego jak... Myślałam, że będzie to czekolada z kawą karmelową i pianką, ale to jest chyba sama czekolada taka po prostu karmelowa, bo chciałam właśnie coś takiego kupić i zastanawiam się, czy nie zrobić, bo nie pamiętam, ale jakoś się nazywa ta kawa właśnie z czekoladą. Teraz spróbujemy cappuccino. Nigdy nie miałam właśnie z tej firmy cappuccino. Zawsze to było wszelkie jakieś tam latte, a moje ulubione było po prostu karmelowe. Także zaraz będziemy robić i próbować. Słuchajcie, jak z kawiarni specjalnie zrobiłam w przezroczystej szklance, żeby właśnie zobaczyć efekt. Gdybym miała syrop, to polałabym tu jeszcze jakimś takim syropem klonowym. Słuchajcie, jeszcze zanim kawa, to zmiana torebki z tej. O tej. No chyba na to, bo na razie nie mam nic innego. Na ostatnim notebooku, ale to mi się tutaj wszystko nie pomieści, bo to jest jednak dużo, dużo mniejsze. What's in my bags? Wsteczki zawsze muszę mieć przy sobie wygrzane przy małym dziecku. Mnóstwo pomadek oczywiście. Kredki, pomadki, zaraz to przesortujemy. Ma jakiś lizak, długopis do czesania rzęs, oczywiście mnóstwo papierów, jakiś z Tesco, klucze do rodziców. Nawet jeszcze tutaj mam chyba bilety do kina na ciemniejszą stronę Greya. Nawet jest trochę sioma. Nie jestem taka biedna. No jakieś oczywiście tabletki. Teraz. No dobra, teraz to przesortuję i przekładamy torebkę. Słuchajcie, torebka jest już przepakowana. Średnio mi się to widzi, bo jest ona dla mnie trochę za mała i za mało miejsca jest w środku i tak ogólnie do mojej postury też jest trochę za mała, jednak wolę troszeczkę większe torebki, ale ta czarna już mi naprawdę do niczego nie pasuje, już tak, nie wiem, noszę same jakieś takie te jaśniejsze spodnie, no i ta czarna mi kompletnie do niczego teraz nie pasuje, dlatego no, chociaż na chwilę wzięłam sobie tą różową, zobaczymy, musiała się rozejrzeć za jakąś taką torebką. Ta czarna była właśnie taka rozmiarowo dla mnie idealna, bo pomimo, że może nie wyglądała, ale była naprawdę pakowna. Dobra, ja teraz będę co? Testowała kawę, spróbujmy. Mam nadzieję, że już trochę przestygło, bo ja nie lubię gorącego. No, wolę latę. Zdecydowanie. Bardziej czuć tutaj tą gorycz kawy po prostu niż w tamtej latte. To spojrzałam, to nie miałam kafe latte, tylko latte macchiato karmelowe. I ono było takie bardzo delikatne. U nas zaczyna już, słuchajcie, kropić. Także szybko w trakcie robienia kawy jeszcze musiałam przerwać i iść ściągnąć pranie z balkonu. Wnieść je do środka. Standardowo chciałam powiedzieć, że jak po weekendzie. No ale po takim dłuższym weekendzie muszę tutaj ogarnąć, chociaż nie jest tak źle. Kurde, coś mi tu wyskoczyło i już to oczywiście, wiecie, wydobyłam z środka, ale cały czas boli. Trochę tutaj muszę poogarniać, ale tak jak mówię, nie ma jakiejś tragedii. No i co, będę sobie na razie siedziała, sprzątała. Siedziała, później sprzątała. Miałam nadzieję, że dzisiaj to pranie mi wyschnie na balkonie, że będę mogła jeszcze jedno wstawić. Ale niestety, także na razie kawka. Naładował mi się telefon, czyli w końcu mogę sobie posiedzieć, coś tam popatrzeć, co się dzieje na mediach społecznościowych, bo wcześniej mi się ładował i będę łączyła się z Wami później, bo też w ogóle dzisiaj to chyba nie mamy zero planów. Chyba dzisiaj będziemy siedzieć w domu, a może jedynie jak w końcu uda mi się, to pojadę do fryzjera, bo nie mogę się, słuchajcie, zgadać z tą fryzjerką, jak piszę do niej, że ona jest i ona jest, to ja wtedy jednak nie jadę, bo coś mi wypada i nie mogę.
a jak wiecie, chcę pojechać do niej na spontanie, to jej nigdy nie ma. Także może dzisiaj się uda. I już słuchajcie, jest godzina za 15:17. Ja już kończę obiad. Mąż już w domu, bawią się chłopaki w pokoju. Tutaj jeszcze sobie wycieram blacik. No i co mamy dzisiaj na obiad? Słuchajcie, zapalę tutaj światło od pochłaniacza, to mi trochę rzuci. Tutaj mamy piersi z kurczaka. One mają taki kolor, dlatego że dodałam tutaj też trochę miodu. Tak na słodko ostro, czyli papryka, właśnie miód, jakieś tam jeszcze takie podstawowe przyprawy. Tutaj dla męża i dla syna są, słuchajcie, już młode ziemniaki się gotują. I do tego wszystkiego taka po prostu surówka. Dla mnie głównie, dla nich jako dodatek. Także taki dzisiaj po prostu obiad. Słuchajcie, po obiedzie pojechaliśmy na takie zakupy do Pepco. No i nie tylko, jeszcze gdzieś tam podjechaliśmy w parę miejsc pooglądać działki i tak dalej. Pokażę wam, gdzie są rzeczy tylko do tego mojego pokoju tam u rodziców. Później zobaczycie, gdzie to wszystko będzie. To jest po prostu taka na stolik okrągła mata 5 zł. Klosz chyba 7 czy 8 zł. 8 zł. Nie wiem, czy nie będzie trochę za duży, ale co tam. Dwie takie zwykłe, jasno-szare poszewki na poduszkę i one będą właśnie na tym łóżku, bo to już pojedzie tam do moich rodziców. No i tutaj są dwa wypełnienia, jaśki, białe, po 5 zł. I to chyba wszystko. Jedynie wszystko jeszcze jest, jest taki właśnie lampion. Lampion kosztował 30 zł i to jest prezent, pójdziemy do znajomych i to jest właśnie prezent dla nich. To może to od razu zostawię, bo to trzeba będzie zaraz zapakować. To jest też sobie obleka. No i tak, to wszystko. Tak. To już teraz wszystko. Jest godzina po 19:00. My właśnie wróciliśmy do domu. Ja musiałam się tutaj zamknąć właśnie w sypialni, bo Alan strasznie chciał te wszystkie rzeczy. I co? I będziemy już zaraz, jeszcze chłopaki się chwilę pobawią, pójdą do mycia, mleko i spać, a my będziemy standardowo coś tam sobie oglądać, bo dzisiaj jest czwartek, także to tak wiecie, ciężko się teraz odnaleźć, bo wydaje się człowiekowi, jakby był poniedziałek, a to właśnie jest już czwartek, jutro piątek, no i znowu weekend. Także żegnam się z wami bardzo serdecznie, to tyle na dziś. Taki vlog typowo domowy z domu, tylko i wyłącznie łączyłam się z wami. I do następnego już zobaczenia.